W tym filmie pomówimy sobie o polach statycznych teraz. Pole statyczne jest to pole, które jest wspólne dla wszystkich egzemplarzy obiektów, wszystkich obiektów klasy. W normalnej sytuacji każda klasa ma jakieś pola, przechowuje w nich dane, ale tak naprawdę wewnątrz klasy tylko opisujemy, jak te dane wyglądają. Właściwe wartości przechowywane są w obiekcie. W każdym obiekcie inna wartość. Wartość dla tego obiektu. Jeden obiekt nie może wiedzieć, jaką wartość przechowuje drugi. Ale czasami przydaje się informacja wspólna dla wszystkich obiektów klasy. Do tego właśnie służą pola statyczne. Pole statyczne tworzone jest jednokrotnie i dostęp do niego mają wszystkie obiekty tej klasy. Co ciekawe, pole statyczne istnieje nawet wtedy, kiedy jeszcze nie stworzyliśmy żadnego obiektu klasy. Do pola statycznego można odwołać się na trzy sposoby. Po pierwsze, za pomocą operatora zakresu nazw, podając nazwę klasy, dwukropek, dwukropek, no i nazwę naszego pola statycznego. Nazwę klasy, nie obiektu. Coś, co nigdy wcześniej nie robiliśmy. Zawsze odwołania klasa, kropka, składnik były błędem. Tu jest już prawidłowe, tyle że operator dwukropek. Dwukropek, dwukropek. Jeżeli chcemy odwołać się do pola statycznego, możemy wziąć dowolny obiekt klasy, dowolny, bo przypominam, to pole jest wspólne, i odwołać się tak jak do zwykłego pola. Obiekt kropka składnik dla obiektów stworzonych statycznie albo wskaźnik do obiektu strzałka składnik dla obiektów stworzonych dynamicznie. Tworzenie pól statycznych. Tutaj mamy pewną rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Pole statyczne, przejdźmy do następnego slajdu, tworzymy za pomocą słowa kluczowego static dodanym przed typem pola klasy. Czyli mamy nasza przykładowa klasa, klasa, pole wspólne o takiej nazwie typu int, dodaje static i ono rzeczywiście staje się wspólne dla wszystkich obiektów tej klasy. Z tym, że to jeszcze nie wystarczy. Konieczne jest zdefiniowanie takiego pola. Tutaj jest tylko deklaracja, czyli informacja, że takie pole o takiej nazwie, o nazwie wspólne, będzie istnieć. Ale nie jest jeszcze przyznane miejsce w pamięci operacyjnej na tą zmienną. Wewnątrz programu najczęściej tak, żeby przestrzeń nazw czy nazwa obowiązywała w całym pliku, czyli tak jak tworzymy zmienne globalne, podajemy definicję naszego pola. Nazwa typu zmiennych, przypisanie do klasy, dwukropek, dwukropek, operator przestrzeni nazw, nazwa pola i wtedy już tworzone jest w pamięci miejsce na taką zmienną. Czyli dosłownie się, oprócz deklaracji pola statycznego musimy jeszcze umieścić jego definicję. W ten sposób. Klasa, składnik. Oprócz samego zdefiniowania obiektu możemy jeszcze nadać mu wartość początkową.
co często bardzo robimy. Szczególnie, że pola statyczne mogą być typu private. Jeżeli pole statyczne jest typu private, to może wolno nam zainicjalizować jego wartość na początku i trzeba to zrobić, bo inaczej nie będziemy mieli do niego żadnego dostępu. Tylko obiekty klas będą miały dostęp do tego pola. Żeby to zrozumieć lepiej, przejdźmy do przykładu. Zobaczmy teraz zastosowanie pól statycznych na przykładzie. Chyba najbardziej klasyczny przykład tego zagadnienia, czyli automatyczne numerowanie kolejnych dodawanych obiektów. Stwórzmy sobie klasę. Osoba, która będzie zawierała pola prywatne, ID typu integer oraz imię typu strzelek. No dla tego przykładu wystarczy danych. Funkcja będzie posiadała konstruktor dla odmiany stwórzmy sobie konstruktor, który nie będzie miał parametrów, a będzie pytał, czy prosił o podanie imienia nowo utworzonej osoby, do nowo utworzonego obiektu. Pobierzmy sobie imię za pomocą getLine, bo ewentualnie może być dwuczłonowe, ze spacją. Cin, przypominam, tylko do pierwszej spacji wczytuje łańcuch. Źródło, strumień wejściowy i ma trafić do pole imię. Mamy konstruktor. Na razie nic nie robi nasz konstruktor z ID. Zastanówmy się, jak to ID powinno działać. ID każde powinno być wypełnione jakąś liczbą. Kolejną. Pierwszy stworzony obiekt będzie miał numer 1, drugi numer 2 i tak dalej. Tyle, że każdy tworzony obiekt musi w jakiś sposób dowiedzieć się, ile tych obiektów stworzone zostało przed nim. Dodamy mu więc pole typu static int ile. To jest pole, które informuje, ile obiektów zostało stworzone przed naszym obiektem. ID staje się ile plus plus. Ewentualnie tak. Plus plus ile. Czyli pole ile zostaje zwiększone o 1, stworzyliśmy nowy obiekt i ta wartość zostanie zapisana w ID. No dobrze, żeby móc wyświetlić nasz obiekt, to metoda wypisz ID. Dwukropek, imię, przejście do nowej linii. Teraz stwórzmy sobie tablicę takich obiektów. Obiekty będziemy tworzyć dynamicznie, czyli tworzymy tablicę
na przykład n-elementową wskaźników do typu osoba. Co to jest n? Weźmy sobie jakaś... n jest stałą. Załóżmy 3 osoby na razie będzie w naszej tablicy. Przy okazji nasz problem dałoby się rozwiązać tworząc stałą programu głównego ile. Ale nie jest to rozwiązanie najlepsze. Lepiej, żeby to klasa przechowywała informacje ważne dla klasy, a nie program główny. No dobrze, wróćmy do naszego programu. Pętla. Tutaj. Pętla przeglądająca tablicę, która stworzy nam nowe obiekty. New. Osoba. I wskaźnik zwrócony przez new, przez operator new, trafi do tablicy. Czyli tab od i staje się wypiszemy też w pętli. I mniejsze od n oczywiście, ile jest polem klasy. Nie mamy do niego takiego dostępu. I plus plus. Pole tab od i zawiera wskaźnik, więc strzałka i możemy użyć funkcji wypisz. Sprawdźmy, czy program się kompiluje. Niestety nie. Na czym polega błąd? Zerknijmy. Niezdefiniowane osoba ile. No, dlaczego niezdefiniowane? Przecież jest. Ale to jest tylko deklaracja. Definicja musi być stworzona poza klasą w programie głównym. Dlaczego? Deklaracja to tylko informacja, że obiekt o takiej nazwie, element o takiej nazwie będzie istniał, ale on jeszcze nie istnieje, nie możemy go użyć. Więc w programie głównym, czy w pliku poza funkcją main, tak żeby była globalnie, deklarujemy nasz obiekt. Należy on do klasy osoba. Możemy od razu nadać mu wartość początkową. Właściwie musimy, bo jest on prywatny, więc potem już nie moglibyśmy się do niego odwołać. Sprawdźmy, błąd zniknął. Uruchommy teraz nasz program. Imię pierwsze, drugie, trzecie i widzimy, pojawiły się numery ID. W ten sposób wykorzystujemy pola statyczne do przechowywania informacji, które są wspólne dla wszystkich obiektów danej klasy. Na przykład, ile tych elementów jest. Żeby dokończyć nasz przykład, bo czegoś w nim brakuje, dodam destruktor, który poinformuje o usunięciu obiektów z pamięci.
przejście do nowej. Uruchomię jeszcze raz nasz program. No, destruktory obiektów nie wywołały się. Co to oznacza? Że po zakończeniu programu wszystkie trzy obiekty pozostały w pamięci. Dlaczego? Stworzone są dynamicznie przy użyciu operatora new, a do pary z operatorem new powinien być operator delete. Czyli usunięcie tego obiektu. Usuwamy też w pętli. Teraz widzimy, że wszystkie utworzone obiekty zostały usunięte z pamięci. Tak jak już wcześniej mówiłem, coś takiego nie wpływa bezpośrednio na działanie programu, ale wpływa na system operacyjny. Tu widzimy pełny kod przykładu, który przed chwilą napisaliśmy. Podkreślmy jeszcze raz najważniejsze sprawy. Pole statyczne poprzedzone kwalifikatorem static jest wspólne dla wszystkich elementów. Pole takie oprócz zadeklarowania wewnątrz klasy należy zdefiniować w programie głównym. Podczas definicji można nadać mu wartość początkową. Po więcej informacji zapraszam jak zwykle do literatury. Dziękuję za uwagę.